Okej, okay, zatem mamy kolejny dzień w nowym bloku treningowym Szejko. Ogólnie miałem iść na trening w środę, ale niestety nie ogarnąłem się ze specjalnie, bo trochę mocno padało z rana, a w tym tygodniu chłopaki trenują trochę później, także nie miał mnie kto zabrać z domu, więc no nie chciałem od razu z samego rana być mokry na resztę dnia. Także poszedłem dzisiaj, chociaż też trochę padało. W każdym razie dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy od martwego ciągu i zrobiliśmy kilka serii rozgrzewkowych, tam 92,5 kg, potem 110, 130 i potem 4 serie po 3 powtórzenia na 140 kg. Ogólnie do obliczeń przyjąłem 180 kg jako mój max, także nie jest to jakoś specjalnie duży ciężar. Nawet udało mi się zrobić 3 serie na chwytem. Dopiero ostatnio zrobiłem przechwytem, także nie jest źle, mam nadzieję, że ta siła chwytu też trochę zostanie poprawiona. Dzięki temu, że jest trochę niższy ciężar, też jestem w stanie może trochę bardziej zwrócić uwagę na technikę, także mam nadzieję, że z czasem będzie lepsza. Następnie przeszliśmy do wyciskania sztangi na skosie dodatnim. I trochę dziwny tu jest zakres powtórzeń, bo miałem zrobić 4 serie po 3 powtórzenia na 84 kg. Założyłem na sztangę 85 kg, no bo tam sobie zaokrągliłem oczywiście. Oczywiście były też jakieś serie wstępne, 1 razy 3 na 60 kg, 1 razy 3 na 72,5 kg i potem właśnie te serie robocze. Dawno wyciskania nie robiłem, także czułem się troszeczkę zakurzony powiedzmy, ale myślę, że poszło całkiem ok. Miałem nawet tam lekki zapas. Ale chyba przy tym ćwiczeniu nie będę jakoś szybko progresował. Następnie znowu wróciliśmy do martwego ciągu, ale tym razem był martwy ciąg z talerzy, także jest to coś nowego dla mnie. Wziąłem talerze 20 kg jako podstawkę, żeby nie robić rak pula, bo tam akurat te raki takie są trochę dziwne na kalipso i niespecjalnie im ufam, szczerze mówiąc. Tutaj również 4 serie robocze po 3 powtórzenia na 147,5 kg. Także ciężar też nie jest jakoś specjalnie duży, nie wiem czy technika jest taka jak być powinna, także prawdopodobnie będę musiał jeszcze zajrzeć do jakiegoś tutoriala na YouTubie prawdopodobnie, ale czułem to całkiem spoko, fajnie można przeładować plecy. Następnie było prostowanie nóg siedząc na maszynie, ćwiczenie, którego też bardzo dawno nie robiłem. 5 serii po 8 powtórzeń, także jak na prostowanie nóg na maszynie to całkiem dziwny zakres, bo 5 razy 8 raczej to częściej robiłem, 5 razy 12 i wyżej nawet. Na razie spokojnie na 55 kg, także no w następnym po prostu bloku będę sobie dodawał tych kilogramów stopniowo. No i brzuch, miałem zrobić 3 serie po 8 powtórzeń, stwierdziłem, że zrobię wznosy nóg w zwisie, wziąłem handlę 4 kg i zrobiłem takie po prostu unoszenia. Kiedyś robiłem unoszenia z palcami do poręczy, ale teraz trochę jestem ciężki, bo 97,5 kg, także mam trochę z tym problem. Zapraszam do dalszej części filmu. Ostatnio w Gdańsku jest straszna lipa, jeżeli chodzi o pogodę. I akurat tak się złożyło, że jak te parę dni muszę jeździć sam na siłownię, to niestety trochę moknę. A w dodatku dzisiaj na trening zapomniałem wziąć koszulki na zmianę, także pod bluzą nie mam nic. Trochę dziwnie się siedzi, suwak jest zimny. Przerabiają na ulicy tutaj pod biurem i jest niesamowity korek. Ta ulica ciągnie się spokojnie jeszcze ze 2 albo 3 km. Także jak ktoś jeździ przez trakt Świętego Wojciecha, to musi uzbroić się w cierpliwość. Jestem w pracy już z około godziny tam 14, nawet zjadłem obiad, zjadłem śniadanie. Może krótko odnośnie swojego odżywiania w tym momencie. Nie liczę zupełnie kalorii, tylko staram się pilnować w miarę białko. Waga cały czas mi się utrzymuje tak na poziomie między 96 a 98 kg. I tak prawdopodobnie zostanę przez dłuższy czas. Zobaczymy, jak długo w ogóle będę robić ten plan Szejko. Co do tego planu, na pewno delikatne zmiany wprowadzam. Trochę utnę tego wyciskania, które mam. I zamienię niektóre ćwiczenia, żeby mieć trochę więcej przyciągań horyzontalnych i wertykalnych, bo bardzo tego brakuje w tym planie, a nie chcę, żeby były jakieś dysproporcje straszne. Bo jak w planie mam dwa razy good morning, raz stojąc, raz siedząc, to prawdopodobnie po prostu z jednego zrezygnuję i w to miejsce wrzucę sobie jakieś przyciągania, żeby te proporcje były odpowiednie.
Co do tego planu, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zrobię taki film poświęcony ogólnie temu planowi. Na razie robię takie poszczególne dni, aczkolwiek tak jak już wspominałem, chyba każdy dzień będzie wyglądał inaczej, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Jutro też idę na trening, także nie mam żadnej przerwy między tymi dniami treningowymi, ale dzisiejszy nie czułem jakoś tam mocno zmęczenia w zasadzie, więc myślę, że jutro spokojnie dam radę. Jutro mam wyciskanie, przysiady, wyciskanie francuskie, jakieś tam dodatki, więc powinienem dać radę spokojnie. W ten weekend jest FIWE, na które niestety nie pojadę, bo jadę na weekend do siebie na miasta, mój dziadek ma 70 urodziny, także no, impreza rodzinna ważniejsza jest niestety, znaczy niestety, no stety, no ale niestety akurat się zbiegło w tym samym terminie, ale prawdopodobnie Pawłowi przekażę kamerę i weźmie ją ze sobą do Warszawy, także mam nadzieję, że jakąś relację nagra. Nie wiem, czy będzie na moim kanale, czy oni zamierzają z Krzyśkiem coś otwierać, także dam na pewno znać w tym temacie. Wracam do pracy. Może się jeszcze później zobaczymy. Ja lubię. Daniela robi unboxing. Zaraz palce tam opnę, a nie unboxing. Opowiadaj, co zamówiłaś. Co zamówiłeś? Patrz, mamy próbkę. Izoleja. Hydro? Bo to hydrolizat jest. Czy już takie totalnie zero? Szary banana to zaklepuje. To już chyba jest totalnie zero węgli, tak? I nie wiem. Zupełnie zero. Masz tu naklejkę piękną. Tak, w ogóle. By się już kłócił. Mamy tak, omega 3. Tak. Nie naszą. To dla Pawła. ZMA no też jest dla Pawła, to tam możesz już odłożyć gdzieś na bok. Razy 3. To ma coś, panie. Niedobre. Witamina D3 dla nas. Tak. Witamina C dla mamusi. Jesień się zbliża, także witaminę D3 trzeba brać. Witaminę C również. Polecam. Chyba... I białko bywa czekolada? Co? To się słony karmel wziąłem. KFD. Halo. Chyba liście. Ale myślę, że spoko. Chyba zjemy, co? Myślę, że może być spoko, ale no może nie być wiem. Zajebiście słodkie, ale to już... No właśnie, podobno malina z czekoladą jest spoko. Ja jestem za tym, żeby zostawić. No, zsyłać nie będę, bo paczkę zamówiłem w poniedziałek i przyszło dopiero w czwartek, także... Okej, mamy już piątek. A właśnie idę na trening, za chwilę dojedzie też Paweł. Także jemu będę przekazywał kamerę, dlatego dzisiejszy trening nagram z komentarzem na żywo. Czuję się spoko, nie mam żadnej obolałości mięśniowej po wczorajszym treningu, także dzisiaj pewnie pójdzie bez problemów. Także zapraszam. Paweł już jest. Krzysiu też jest. Ale wiem, że zacząłeś trening od wstępnego zmęczenia mięśnia, tak? Tak. Do środkowego większego. Okej, ja już zrobiłem dwie serie. Było 60 razy 7, 66 razy 6. Teraz 72,5 razy 5. No i potem stopniowo coś tam będziemy zwiększać. Może to nagram. Lecz moją mordę. Teraz. Dobra. Teraz 78 razy 4, potem dwie serie po 3 na 84, potem 2 razy 2 na 90 i to będą top serie. Dobra, teraz przede mną dwie serie po 2 powtórzenia na 90 kg, także przekazuję pałeczkę Pawłowi. Pepsi. Widzieliście to? Ale jaki pewniak, Pepsi jak chuj. Ja jestem zdawca, Pepsi jak chuj. Zabolało cię? Arki nie wiem. Zrobiłeś jedno powtórzenie. Coś cię zabolało?
główne serie zrobione, teraz robimy back-offy. I w back-offach dochodzę aż do 60 kg razy 10, a teraz 83,5, dwie serie po 3 powtórzenia, pierwszą już zrobiłem, a drugą nagram teraz. Ok, przeszedłem do siadów. Siady będą trochę ciężej. Na 101 kg mam serię po 3 powtórzenia, a serii mam 5 serii po 3. Także teraz była pierwsza seria rozrywkowa, 5 ruchów na 67,5. Teraz 4 razy 80, czego nie nagram, 3 razy 95, tego też nie nagram. I seria robocza. Dobra, siadę za mną, nie było tam żadnego problemu. Teraz przechodzimy do wyciskania francuskiego. Zrobię tego 4 serie po 8 powtórzeń. Potem pendlay, to jest zmiana, którą zastosowałem, bo utknąłem jedną serię wyciskania francuskiego, chociaż zastanawiam się, czy by dłuższą usunąć. I zamiast good morning, siedząc, zrobię właśnie sobie i pendlaya, i podciąganie. Podciągania 3 serie po 5, albo 5 serii po 5, nie pamiętam, zaraz zajrzę. Dobra, jesteśmy już po treningu, jedziemy tylko jeszcze do mnie na chatę, żeby Paweł wziął ładowarkę do Warszawy i kamerę przekazuję jemu. Także dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w następnym filmie.